Reklamówka, a w niej granaty, zapalniki i naboje. To trofeum, jakie zdobył jeden z wędkarzy z Bytomia. Nie wiadomo, jak te przedmioty znalazły się w wodzie. Nie wiadomo też, przynajmniej na razie, do kogo należały. Przy okazji tej sprawy policjanci przypominają, że w przypadku odkrycia niewypałów i niewybuchów należy natychmiast ich powiadomić. W środę po południu dyżurny bytomskiej komendy odebrał zgłoszenie od mężczyzny, który w jednym z bytomskich zbiorników wodnych natknął się na przedmioty przypominające granaty. Policyjny pirotechnik zidentyfikował znalezisko i okazało się, że ze zbiornika wodnego wyłowione zostały 4 skorupy granatów, 2 zapalniki, 3 petardy i kilkanaście sztuk naboi. Korpusy granatów nie stanowiły zagrożenia, natomiast zapalniki i petardy już tak, zostały zneutralizowane.